eufire.pl. Terapia i podświadomość. Zaburzenia ze spektrum autyzmu są coraz częściej diagnozowane u dzieci i młodzieży. Nawet 1 na 68 dzieci ma taką diagnozę. W związku z tym, że jest to palący problem, jest też konieczna jak najlepsza terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu. Na rynku jest dostępnych bardzo wiele metod terapeutycznych. Tak naprawdę kilka lat temu w jednym z artykułów podsumowano, że jest ich 111. Prawdopodobnie od tego czasu ta liczba znacząco wzrosła. Pytanie, którą metodę wybrać? Czym kierować się, decydując się na terapię dla swojego dziecka? Odpowiedź na to pytanie jest oczywiście złożona, natomiast pierwszym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, najważniejszym, jest skuteczność tej terapii. Nie ma sensu korzystać z terapii, co do których wiadomo, że nie działają, albo skuteczność tych metod nie jest jeszcze dowiedziona. Co kilka lat ukazują się raporty podsumowujące wyniki badań naukowych prowadzonych nad skutecznością terapii dzieci i młodzieży, czy dzieci i młodych dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera. Te wyniki dość jednoznacznie pokazują, że najskuteczniejsze metody, najwięcej skutecznych metod terapeutycznych oferuje stosowana analiza zachowania, zwana w Polsce terapią behawioralną. Metoda ta jest tak zwanym złotym standardem w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Stanach Zjednoczonych, ale niekoniecznie w Polsce. Wprawdzie w Polsce jest dostępnych coraz więcej ośrodków i terapeutów licencjonowanych, którzy stosują te metody stosowanej analizy zachowania, to nie jest ona aż tak popularna jak różne inne metody. Co ciekawe, kiedy spojrzymy na raporty podsumowujące skuteczność metod terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu, okaże się, że najpopularniejsze w Polsce metody to są metody, co do których nie ma dowodów, że działają one w przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Najlepszym przykładem jest tutaj integracja sensoryczna. Właściwie każde dziecko w Polsce, które otrzymuje diagnozę zaburzenia ze spektrum autyzmu, dostaje w zaleceniach terapię integracji sensorycznej. Niestety nie ma badań, które potwierdzałyby jej skuteczność. W związku z tym terapii tej nie powinno się stosować w przypadku dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Innym przykładem metody, co do której nie ma naukowych dowodów, że przynosi ona poprawę u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, są diety bezglutenowe i bezkazeinowe. Standardowo w Polsce stosowane, natomiast nie ma żadnych dowodów, które by wskazywały na ich skuteczność. Oczywiście dieta bezglutenowa będzie niezwykle istotna u dzieci, które cierpią na celiakię. Wśród dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu są dzieci, które cierpią na celiakię. W ich przypadku taka dieta jest wręcz niezbędna. Natomiast u dzieci, które nie mają celiaki, stosowanie tej terapii nie przyniesie żadnych korzystnych efektów w przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Podobnie integracja sensoryczna. Być może jest ona skuteczna w przypadku leczenia czy terapii innych objawów niż objawy zaburzenia autystycznego, ale nie jest ona skuteczna na typowe objawy zaburzenia autystycznego. Warto podkreślić, że wiele z dostępnych na rynku metod terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu nigdy nie była poddawana badaniom skuteczności. W przypadku takich metod również nie powinniśmy ich stosować, dopóki nie znajdą się dowody na ich skuteczność. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że stosowanie metod, których skuteczność nie jest potwierdzona, jest stratą czasu. W przypadku dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu kluczowa jest wczesna interwencja. Im wcześniej zaczniemy pracować, tym dziecko osiągnie lepsze rezultaty. Co więcej, im skuteczniejszą metodę zastosujemy, tym dziecko osiągnie lepsze rezultaty. Jeśli zamiast skutecznej metody zastosujemy metodę, co do której nie ma danych dowodzących jej skuteczności, stracimy cenny czas. Dziecko być może kiedyś zacznie być poddawane skutecznej terapii, ale efekty, które osiągnie, nie będą już tak spektakularne, dlatego że cenny czas wczesnego rozwoju zostanie przegapiony. Gdzie szukać pomocy, jeśli jesteśmy rodzicami dziecka z autyzmem?
Należy poszukać po pierwsze licencjonowanego terapeuty. Po drugie terapeuty, który stosuje metody o dowiedzionej naukowo skuteczności. Nie bójmy się o to pytać. Pytajmy, czy metody, które pani stosuje, to są metody udowodnienia skuteczności. Gdzie mogę znaleźć informacje na temat ich naukowej skuteczności? Starajmy się sprawdzać te dane. Jest bardzo wielu terapeutów w Polsce, którzy stosują metody o niedowiedzionej skuteczności. Nie możemy ryzykować dobra naszego dziecka, jeśli nie mamy pewności, że metoda, która zostanie zastosowana w stosunku do niego, będzie skuteczna. Eufire.pl. Jeżeli film Ci się spodobał, subskrybuj. To dodaje nam energii na więcej.